zarządzeniem prezydenta. Przy pozytywnej opinii policji, straży miejskiej oraz miejskiego zarządu dróg i mostów od 1 lipca w ścisłym centrum miasta wprowadzony zostanie zakaz wjazdu dla pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton. Ulice, w których ta sytuacja będzie miała miejsce, to Powstańców Śląskich, wjazd od Wolności, Spółdzielcza, wjazd od Karola Miarki i Karola Miarki, wjazd od Spółdzielczej, Sobieskiego, wjazd od Jana Pawła II, Jana Pawła II, Różyckiego, Złotnicza, Wincentego Pola, Wojska Polskiego, Wolności, wjazd od Powstańców Śląskich oraz ulice Sudecka, od Alei Solidarności do Wojska Polskiego i Mickiewicza, wjazd od Staniszowa. Po co zostanie to wprowadzone? Z kilku aspektów, z czego tym najważniejszym jest bezpieczeństwo i ochrona jeleniogórskich dróg. Ten samochód ciężarowy, oprócz tego, że ma większy nacisk na drogę, to jeszcze dodatkowo spowalnia ruch, staje się pojazdem niebezpiecznym na drodze w centrum miasta, z tego względu, że nawet z takiego samochodu ciężarowego niedokładnie widać, jak wygląda przejście dla pieszych, jak wyglądają piesi. Po drugie, w szczycie spowalnia ruch, co też doprowadza do sytuacji takich niebezpiecznych, bo kierowcy śpiesząc się chcą jak najszybciej przejechać. Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych od 1 lipca nie będzie dotyczył zaopatrzenia obiektów handlowych, stacji benzynowych czy budów. To się opłaca nawet dla 100 czy 200 pojazdów dziennie, ze względu na to, że już tutaj mówiłem. Jeden samochód ciężarowy, który ma porządne obciążenie, czyli takie dopuszczalne, 11,5 kN na oś, przejeżdżając po nawierzchni, niszczy ją tak, jak 10 tysięcy by przejechało samochodów osobowych, więc jest to samochody ciężarowe. W zasadzie, jak się liczy na ruch ciężki, czy na nawierzchnię, oblicza się na ruch ciężki i inny, opuszcza się samochody osobowe, bo samochody osobowe praktycznie rzecz biorąc nawierzchni nam nie niszczą. Obecni na dzisiejszej konferencji prasowej naczelnicy jeleniogórskiej drogówki obiecywali, że okres bezmandatowy będzie bardzo krótki. Jeżeli chodzi o ten pierwszy okres, zawsze dajemy szansę, czy pasy, czy jakieś wszelkiego rodzaju nowości, które wchodzą do ruchu drogowego, w zakresie ruchu drogowego, dajemy taki handicap, taki wstęp dla tych kierowców, żeby się nauczyli, dajemy im szansę. Pouczamy ich, informujemy ich. Ale jeżeli już będziemy po raz kolejny kontrolować tego samego kierowcę, z którym wcześniej już rozmawialiśmy, z pewnością zostanie ukarany i ten okres takiej karencji, takiej bezmandatowej nie będzie zbyt długi. Ja myślę, że góra tydzień czasu i to wszystko. Przed dojazdem do skrzyżowań, na których zamontowane będą znaki zakazu B5, ustawione zostaną żółte tablice informacyjne, wskazujące kierunki możliwego tranzytu omijającego centrum miasta.